Cześć, tu ja, wasz Wojtuś. Pierwsze takie ćwiczenie, czy zestaw ćwiczeń z tej serii właśnie, taka codzienna inspiracja. Zapraszam do słuchania i grania. Dobra, także pierwsze ćwiczenie, które tutaj będę grać. W zasadzie technika, nie będę tu się zagłębiać w jakieś tajniki, techniki i tak dalej, wydobywania. Posłuchajcie po prostu, co na przykład na pierwszy rzut, można powiedzieć, gitary na pasek wymyśliłem. To jest takie proste. Oczywiście ja się nie znam, ja nie umiem grać i to jest takie proste ćwiczenie. Na przesterze zagram. To jak widzicie, właśnie jest, mamy dużą częstotliwość napierdzielania tutaj tym kosteczką, pióreczkiem. Tu oczywiście układanie ręki i tutaj dziubanie wszystkiego tego, to znajdziecie sobie na innych filmikach. Tutaj chodzi o samą melodię. I tutaj właściwie to, co teraz się tutaj inspirowałem, to byłyby fragmenty w skali na przykład amol. Jednak zostawmy tajniki skal na razie w tej sekundzie. Progi, po jakich się poruszałem, to były 5, 7 na strunie A, na strunie 5 A. Po prostu. Czy widzicie, dużo kostkowania i trochę zmienienia progów. Oczywiście to takie wrażenie szybkości nadaje głównie to kostkowanie tutaj takie szybkie, bo jeśli bym zmniejszył prędkość, i tutaj zasada jest taka, że graliśmy 5-7, tutaj następne na cieńszej strunie też 5-7 i 5-7. Oczywiście ilość uderzeń jest oczywiście automatycznie mniejsza niż tutaj na tej strunie A. I to jest, można powiedzieć, taki wariant podstawowy, czyli 5-7, 5-7, 5-7. I teraz możemy to ćwiczenie przenieść na inne miejsca na gryfie. Będzie to jakby wtedy inny kolor brzmienia tego riffu. Będzie to w innej tonacji, więc jakby inną barwę, inny odcień będzie miało. Na przykład 3-5 załóżmy. Słyszycie, tutaj zmieniając, teraz właśnie, skupcie się, zmieniając, i to będę powtarzać dużo razy, zmieniając same te, można powiedzieć, kolory, czy zmieniając progi, do was bardziej to, powiedzmy, dotrze, zmieniając progi, zmieniam też jakby nastrój samego, można powiedzieć, riffu. Jeśli teraz zagram na przykład ten schemat w takich odstępach, że 5-7, ten motyw na 5-7, 5-7, 5-7, później 3-5, 3-5, 3-5, a później 7-9, tak jak zagrałem. Zagram teraz, powiedzmy, w konkretnej kolejności, powiedzmy tam po dwa razy każdy z tych motywów, no nie? Muzyka.
No, słyszeliście, to teraz tak nabrzmiało, można powiedzieć, tak troszeczkę zaczyna się tworzyć jakiś riff, czyli widzicie, tworzenie jednego, można powiedzieć, takiego schematu, możemy go przenieść w różne miejsce, czyli tworzenie takiego jednego schematu jest takim prostym sposobem na tworzenie już konkretnego, można powiedzieć, konkretnej progresji tych schematów, no bo no wiadomo, mogę się przesunąć o próg dalej, załóżmy, zagram ten sam schemat, tylko najpierw 5-7, później 4-6, a później 6-8, no to posłuchajcie, jak to by to brzmiało. Słyszycie, tu mamy zupełnie teraz, o kurde, what the fuck, co się dzieje? Mamy co prawda odległości, fragmenty jakby skali chromatycznej, ponieważ mamy 5, jakby 4, 5, 6, progi 4, 5, 6, na których powstają te schematy. One są jakby obok siebie, wszystkie są progi obok siebie, prawda? Czyli żadna skala takiej progresji dźwięków nie ma w sobie w środku, a jednak słyszycie, ma jeszcze zupełnie inne ma jakby takie ładunek emocjonalny, tak to możemy nazwać i tak powiedzmy będziemy się poruszać. Załóżmy, że na przykład sobie zupełnie z dupy, za przeproszeniem, wszyscy, którzy mają poniżej 8 roku życia i nie mają jeszcze świadectwa komunii. Dobra, nie, tak na poważnie. Załóżmy, że sobie zupełnie z tyłka wyczasnę jakieś kombinacje tych riffów. Czyli na przykład załóżmy, wyjdę znowu od tego 5-7, a później gdzieś tutaj zacznę grzebać. Zupełnie na razie jakby tak nieświadomie, prawda? No sobie nie myślę, w jakiej to jest skali, bo jak widzieliście, nie było to z żadnej skali, a też fajnie brzmiało. 5-7, 4-6 i 6-8, prawda? Czyli dobra, jadę, nie gadam. Widzicie, no tutaj zaczyna mnie ponosić, można powiedzieć, fantazja twórcza i trochę tutaj do grzebania jest. I oczywiście tutaj poruszałem się w standardowym takim motywie, gdzie grałem, prawda, jakby prymę i sekundę wielką. I to zmieniałem progi, no tutaj zagrałem na strunie najgrubszej 6-8 i strunie najgrubszej 1-3, najgrubszej E, bo ja tutaj jeszcze mam strunę B, żebyście się nie pomylili. I widzicie, tu akurat poruszałem się tylko te dwa dźwięki, grałem bez schodzenia na te dalsze i zmieniałem te kombinacje. I tutaj już zaczynało coś się dziać, zaczynało się tworzyć jakiś motyw. Oczywiście utwór cały trochę głupio, gdyby brzmiał tylko w ten sposób, jednak widzicie, jakiś to sposób na rozruszanie palców, na inspirowanie się jest. Zachęcam teraz Was, żebyście robili swoje takie rzeczy. Papatki!